Witajcie. Dzisiaj tak chwilę tylko podeszedłem tu do Jałówek, żeby wam coś pokazać. Pokazać i zapytać się, może ktoś mi doradzi. A mianowicie mam problem z jedną sztuką. Wyjdę sobie tutaj wyżej. Jak widzicie, mają wysoko. Dzisiaj im tu wrzuciłem bolik siana. Przebierają. Widzę, że już rozwaliły go, że już rozścieliły go. Ale do rzeczy. O co mi chodzi? Mam problem z jedną sztuką. Znaczy jej tu nawet już nie ma, bo ją stąd zabrałem. A mianowicie sprawa wygląda tak, że zaczęły robić wymianę. Tu jest kilka sztuk teraz, które mają za niedługo już termin do porodu. I sprawa wygląda tak, że te sztuki, które już zaczęły wymianę robić, jak widzicie, ta tutaj troszkę ma już wymię takie dość. I tamta jałówka zaczęła je doić. I takie pytanie, czy macie jakieś sposoby na to, żeby się właśnie na, jeśli są tak właśnie na luza jałówki, czy macie sposób, żeby się nie doiły? Bo wiadomo, jak będą się wcześniej doić, żeby z tymi wymianami nic się nie działo, żeby nie popsuły tych wymian. Wiem, że znajomy mi mówił, że można te plastikowe nakładki tutaj do nozdrzy im zakładać, tylko nie wiem, fajnie jakby to nie trzeba było przebijać, tylko tak jakoś zakręcać czy zapinać, fajnie by było jakby tak to spróbowałbym założyć, ale no nie wiem, bo nie wiem, czy taka nakładka by coś poradziła, bo powiem wam, że jak ona zaczęła tutaj doić je, to no to one naprawdę spokojnie stały, nie? Ani nie uciekały czy coś, bo no a dziwne, że jak się bierze pierwiastkę do dojenia na pierwsze razy, jak się zaczyna doić, to że nie chce stać, zawsze kopie, nie? A tu dziwne, co powinny właśnie nie dać się doić, to one nie chcą, tylko właśnie tak stały. No to tak wygląda sprawa z jałówkami. Jak ktoś coś by mógł podpowiedzieć, to byłbym wdzięczny. A jeśli nie, no to tak trzeba będzie sobie radzić z takimi sztukami, że trzeba będzie je zabierać czy coś i no i już, nie? Dobra, ja jadę na pole, coś wam pokażę, jak tam co wygląda i będziemy się jakoś rozwijać tutaj w temacie, co się dzieje u nas. No i dobra, mamy pszenicę. Pszenica zaczyna wchodzić w fazę, jest w fazie pomiędzy liściem podflagowym a wypuszczaniem liścia flagowego. Powiem wam, że mam taki problem. Coś tu wyrwiemy. Nie wiem, czy będzie dużo widać, bo słońce świeci. Jak widzicie, jest liść tutaj podflagowy. Tutaj i wychodzi. O, jedną ręką to tak nie mam za bardzo jak wam pokazać. I wychodzi tutaj liść flagowy. Na razie rośliny są dość zdrowe, trzeba przyznać. Te dwójkę mam tam część, miałem nie robić, ale warunki są takie, że u nas w ostatnim czasie przez tydzień czasu, nawet może nie cały tydzień czasu, spadło przeszło 60 litrów wody, z czego się bardzo cieszę. Z czego się naprawdę bardzo cieszę, ale muszę też wam przyznać, że zresztą zaraz zobaczycie, jak pojedziemy na Lucernę. Powiem wam, że tutaj na tej działce i wcześniej na poprzedniej, jak byłem, trafia się spora część rumianu. Znaczy jest ten rumian, później tu co prawda wykonywałem odchwaszczanie, ale o, zobaczcie. Są takie duże rumiany. O, tutaj go widać. Ale to już jest takie, no on już się zwija, tak? Może dlatego, że to powoli działa i co wam powiem jeszcze? Regulacja tutaj na pszenicy poszła taka delikatna, jak wam mówiłem podczas zabiegu. Co można zauważyć? Fajnie to wygląda, dość duży liść podflagowy. Ta pszenica nie jest jakoś bardzo, bardzo wiotka. Tutaj wiadomo, liście z u góry,
ale teraz jak będę robił to do drugiej grzybówki, której miałem nie robić, to będę robił tak jak wspomniałem i dołożę, bo zostało mi troszkę tego zamiennika modusa i dołożę trochę trinesapaku, bo w tej fazie jeszcze można to zrobić, więc warunki są takie, że śmiało można, więc trzeba. No bo tak jak wspomniałem, gdyby nie było wody, no to nie robiłbym tego. Ale jak widać woda jest, azot był podany wcześniej. Troszkę jeszcze coś tam ta pszenica pociągnie, bo azotu mamy tam około, nie wiem, już 115-120 kg, jak żeśmy liczyli, coś takiego. Nie, teraz nie pamiętam, no bo 60, czyli jakieś 130 kg azotu. Więcej na pewno nie będzie. Pszenica teraz, pszenica ma około, no jest w kolano, mi jest w kolano, więc tą regulację teraz ona nie będzie, jak będę robił, ona nie będzie taka skuteczna, ale po to troszkę też dołożę, około tam myślę setkę, półtorej setki tego modusa, myślę dołożę, około setki, może troszkę więcej, po to, żeby to troszkę usztywnić, jak wyjdzie kłos, żeby te rośliny były ciut sztywniejsze, bo jak będą jakieś deszcze czy wiatry mogą wystąpić właśnie jeszcze teraz pod koniec maja czy czerwiec, te rośliny będą opite wody, której nie brakuje, będą ciężkie, więc żeby nie wyległy. Też wam muszę powiedzieć, że co jakiś czas widzę, że trafia się skrzypionka gdzie nie gdzie. No ale z tym nie ma problemu. Jakiś perytroid tam mam. Coś tam dołożymy, jakiegoś perytroidu i powinno być w porządku. Także pszenice są jak najbardziej, jak na ten moment, w porządku. Zobaczymy, co dalej pokażę. Miejmy nadzieję, że pogoda jeszcze dopisze i będziemy widzieć. Dobra, jedziemy teraz na rzepak. Zobaczymy, jak wygląda rzepak. No i co? Jestem już w rzepaku. Co wam mogę powiedzieć? Tutaj na tej działce akurat jestem w atorze. Zobaczcie, tu są ścieżki. Tu jest ścieżka, ale muszę się wam przyznać. Tutaj na tej działce te trójki jeszcze nie robiłem. Te trójkę myślę, że może zrobię dzisiaj. Dzisiaj jest sobota, wy to oglądacie w niedzielę, czyli jutro, czyli 21. Co wam mogę powiedzieć? Faza kwitnienia to już jest końcówka, jeszcze myślę około 10 dni, 10 tydzień, 10 dni i to już będzie poprzekwitane, bo tu jak widać na górnych pędach to już jest końcówka kwitnienia, ale te pędy, te niedobitki z dołu, to one teraz zaczynają bardziej kwitnąć. Co powiedzieć można? Na niektórych roślinach widać uszkodzenia po przymrozkach, które były. Co wam jeszcze powiem? Ja mam te 190 cm. Teraz trzymam kamerę na wysokości oczu. No i ten rzepaczek jest taki jak ja, nie? Może ciut niższy, no ale w granicach jest taki jak ja. Bardzo duży. No a tora to ma do siebie, że ona lubi wysoka rosnąć i lubi podobno porosnąć w łuszczynie, co mi się nie zdarzyło. A pokażę wam te to nie są raczej mechaniczne uszkodzenia, tylko to są właśnie po przymrozkach. Zobaczcie, tutaj na tej roślinie i powiem wam, tutaj na tej troszeczkę widać, tutaj na tej, to są pęknięcia, które są spowodowane tymi przymrozkami, które u nas wystąpiły. I nie wszystkie rzepaki, te które były można powiedzieć
które w tym akurat momencie bardzo widać, że szły w górę, tak? Które były ostro nawiesione i szły w górę, to powiem wam, że na tych działkach właśnie ta atora była, ona była parę dni później siana, ona dogonić to tempo dogoniła, ale trzeba przyznać, że ona szybciej z wiosny, jak wystartowały, o proszę bardzo, pszczółka na pożytku, pracuj, będziemy jeść twój miodek. Ona później, można powiedzieć, że troszkę wystartowała, ale dogoniła i ona to tempo wzrostu miała bardziej intensywne i właśnie na tej, chyba że po prostu atora nie jest tak odporna na to, tak, na te pęknięcia, i właśnie na niej jest, można to bardziej zaobserwować niż w przypadku właśnie tempo, tak. Tutaj jakaś życica, widzę, się trawiła, może jeszcze coś przetrwało, jak tu była futernowa, no to zobaczcie. Ja to mam zapas, a jak rozwinę te liście, to mam na domostku. Dobra, jedziemy teraz, zobaczymy jak lucerka. No i dobra, jesteśmy na kolejnej działce. Tutaj mamy zasiane tempo. I powiem wam, że tempo też jest takie wysokie jak atora. Nawet bym powiedział, że chyba może jeszcze większe. Może nawet jeszcze wyższe. No może nie jest wyższe, ale też jest wysokie. Ale co jest... Czym jest różnica? Tutaj na tempo, na tej czy na innej działce, jak byłem jeszcze wcześniej, powiem wam, że na tempo widać, że tych kwiatków jest więcej. Znaczy kwiatków, że po prostu tego kwiatostanu, tak? Tego kwiatostanu jest więcej. Kwiatostanu jest więcej i nie wiem, czy można tak to nazwać, że tych zawiązków, tak? Pędów. Że jest więcej, no nie wiem, to zobaczymy, bo tak jak wspomniałem, atora jest ciut później była siana, bo te trzy dni później była siana, więc można też tak to powiedzieć, że ona powinna teoretycznie, ta atora, dłużej kwitnąć, a jak widać, nawet nie wiem, czy wy to zobaczycie na kamerze, ale prawdopodobnie też to powinno być widać. Właśnie tutaj jest więcej tego kwiatostanu i tych pędów, wydaje mi się, właśnie od dołu też jest rozwiniętych więcej, tak? I tutaj zobaczę, czy mi się uda na dół jakoś wejść. Nie jest on jakoś bardzo mokry, także myślę, że spróbuję dzisiaj wjechać tutaj w niego, nie? Żeby tą tę trójkę zrobić, bo nie na wszystkich działkach udało mi się to zrobić. I zobaczcie, tutaj mamy tempo i tutaj też są te uszkodzenia odnośnie tych przymrozków, ale nie są aż tak duże, nie? Tutaj na tej roślinie nie są takie duże i jest ich, naprawdę trzeba powiedzieć, że jest ich mniej, tak? Wydaje mi się, że też te łodygi są grubsze. Może, o, że większość jest takich grubszych łodyg, tak? Że te rośliny są mniej więcej jednakowo grube. Dobra, to tyle na ten moment. Ja tam agronomem wykwintnym nie jestem. Mówię, co się dzieje u nas na działce, jak to wygląda, ale różnica jednak odmianowa już jest zauważalna pomiędzy właśnie atorą a tym tempo. Zobaczymy. Teoretycznie tempo powinno lepiej wypaść, bo jest młodszą odmianą. Obydwie odmiany z rapula oczywiście. Dobra. Rzepak mamy. Idę teraz pokażę wam lucerkę. Jak ostatnio byłem, pąków jeszcze nie było widać. Na szczęście. Dla mnie lepiej, żeby jeszcze ich tak... Znaczy po części lepiej, żeby ich nie było widać. A po części bym chciał, żeby już zaczęły się pokazywać, bo... To trzeba powiedzieć, że lucerka się położyła. Były deszcze intensywne, tak jak wspomniałem. 60 litrów. Deszcze, wiatry, no i lucerka leży. Miejmy nadzieję, że się to jakoś kosiarką podbierze. Także tak jak idę, ona może jakoś nie wygląda spektakularnie, nie? Coś tu jest przerośnięte. Zaraz wyrwiemy jakąś roślinę.
Zaraz wyrwiemy jakąś roślinę i zobaczymy, jak to wygląda. Ale tak jak mówię, pąków, nawet zawiązków pąków nie widać. Co prawda chciałbym, żeby ją już sprzątnąć, bo już jest pora. Bo już jest pora, mamy dzisiaj 21 maj, więc fajnie byłoby, żeby to sprzątnąć, żeby można było, żeby tak to było można zrobić, żeby te cztery pokosy na spokojnie zebrać, żeby ona też przed zimą była zebrana i żeby mogła w miarę fajnie odbić, żeby nie wypadła na zimę. No ale zobaczymy, najwyżej trzeba będzie te pokosy późniejsze robić wcześniej, że szybciej, ale jak widzicie lucerka tutaj, czy na tej roślinie, jeszcze zawiązków pączków nie widzę, nawet nie czuć ich za bardzo. Tutaj jak wezmę, to nie czuję pączków w ogóle pod palcem. Urwiemy, nie do końca. Roślina wygląda tak. Łodygi już dość grube, tak? To już one są dość grube, coraz grubsze się robią, ale co prawda nie są twarde, że są w miarę miękkie. Ta akurat jest też taka grubsza. No i listki, naprawdę ona ma duże listki, tak? To trzeba powiedzieć, że ta odmiana lucerny ma naprawdę takie dużą powierzchnię tych listek. Tutaj jest ich bardzo dużo na górnej części, no chyba normalne, że w każdej, ale naprawdę te listki są, jak patrzyłem nawet u znajomego, ona ma dość znaczącą różnicę w wielkości tych listek, tak? Wezmę tą roślinę jedną, jeszcze tu coś urwiemy, podejdę dalej, żeby nie było, że w jednym miejscu. I naprawdę dużo ma tych, duża różnica jest między tą lucerną a tą, którą siałem za pierwszym razem, bo część tam powschodziła. Nawet koło domu, jak wysypywałem z siewnika, to jest ta lucerna i powiem wam, że tamta była, miała takie drobniejsze listki, też sporo, ale miała tych listków, tak, no takie mniejsze, tak? Więc zobaczcie, no to jest pokładzione, nie? Pokładzione przez te deszcze, ale miejmy nadzieję, że to kosiarka jakoś wybierze. Zobaczymy, jak to będziemy kosić. Myślę, że na te 8 cm trzeba to wyciąć. No i rośliny są takie, jak widać, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to jakoś się to wybierze. A jak to będzie, to zobaczymy. Dobra. Co z tym pierwszym pokosem? Chciałbym, żeby go już zrobić, bo chciałbym zacząć już tą lucerkę dawać, bo muta już chciałbym, żeby nie zakupywać, a mam tam muta na jakieś 5-6 tygodni, więc fajnie jakby ją wyciąć w przyszłym tygodniu, tak jak mówię, teraz mamy sobotę, jakby ją wyciąć w przyszłym tygodniu, ona po tych 4 tygodniach myślę, że... O, jakaś tu, zobaczcie, jakaś tu koniczyna się trafiła, nie wiem, co to za koniczyna, ale naprawdę ma pokaźne listki, taka, ona jest gruba, łodygi ma takie naprawdę grube, ale miękutkie. Jakby to wyciął w przyszłym tygodniu, około tych 4 tygodni by to, wiem, że te 6 tygodni powinna kisnąć, ale jakbym 4 tygodnie, po 4 tygodniach bym otworzył pryzmę, zaczął powoli to skarmiać, żeby je przyzwyczajać do dawki, zacząć podawać te 5-6 kg na sztukę dziennie i może jakoś one też by się przyzwyczaiły, więc no mam nadzieję, że to się w przyszłym tygodniu wytnie. Jeszcze muszę przygotować troszkę przyczepę, co wam też pewnie będę chciał pokazać. No i Piotrek też tam ma szykować kosiarkę i będziemy działać. Dobra, ja ją tu położę, zmierzę, zobaczę, bo sam jestem ciekaw, jaka ona jest, bo jeśli ona leży, no to bo jak leży, no to też ona tak nie rośnie, znaczy no nie rośnie, jak leży, to też tak nie widać, nie? O, jak widzicie, miarkę mam tam dołożoną do końca, no i tutaj 70,
Myślałem, że ma mniej, myślałem, że ma około pół metra. Ale duże. No co prawda też wyrwałem taką roślinę, która stała, nie? Bo ta leżąca też już może wyglądać inaczej. Więc co? Ja jadę dalej i zobaczymy, jak wygląda dalej lucerka i może jakąś kukurydzę zobaczymy. Zobaczcie, takie działki też mam, tu normalnie woda stoi, zobaczcie. Znaczy stoi, tu nie wiem, czy będzie to na filmie widać, ale może spróbuję wam pokazać. Ta woda, zobaczcie, ta woda normalnie płynie, ej. Ta woda, zobaczcie. Widzicie, ta woda normalnie, rzucę listek, to zobaczycie. Rzucę listek, o, to zobaczycie. Zobaczcie. Tu woda normalnie woda, widzicie, ona tu normalnie, zobaczcie, widzicie, ona normalnie płynie, zobaczcie, tu wszędzie, ja tu idę, bo tu są kolejne, o, tam woda stoi, tutaj, no widać, tu jest takie koło, o, to takie, no tu jest dość spory kawałek tego, no ale co zrobić, takie działki są i już, nie? Ale pokażę wam jeszcze, jak tutaj wygląda pszenica po kukurydzy na kiszonkę i powiem wam, że tutaj regulacja będzie musiała być ta regulacja, a dlatego, że no tutaj jest taka ziemia lepsza, bo tu jest trójeczka. Nie na całej działce oczywiście, ale jak już będę robił zabieg, to będę robił na całej działce. No i zobaczcie, tutaj wchodzę w tą pszenicę, ja mam tą pszenicę akurat w kolano. Liść podflagowy. Ona nie jest jakoś, żeby była bardzo wiotka, nie? Ale tą regulację raczej trzeba będzie zrobić. Zboże wygląda tak. Wydaje się dość zdrowe. Septoriozy po zabiegu nie powywalało, więc zarażona nie była. Rośliny wyglądają tak, rośliny dość wysokie. No a to z racji tego, co powtarzałem już któryś raz, że to jest zasługa tej regulacji, że nie była tak bardzo intensywna. No ja mówię, słoma mi jest potrzebna, więc nie mam zamiaru robić tej regulacji nie wiadomo jak mocnej. I tu będzie, tu nawet nie wiem, czy tu nie wychodzi już liść flagowy, tutaj właśnie dlatego ona tak fajnie wygląda, bo tu wychodzi już, tu jest już liść flagowy. To jest liść flagowy, ona była troszkę wcześniej zasiana. Tutaj jest też lepsza ziemia i też prawdopodobnie dlatego wcześniej doszła. Chcę wam pokazać, ale w jednej ręce to mi to tak nieudolnie wychodzi. Tutaj mamy ten liść flagowy, on nie jest jeszcze rozwinięty całkiem. Dlatego też ona tak fajnie, tak jak wspomniałem, wygląda. Chciałem się dostać do kłosa, żeby też zobaczyć, jak to w kłosie wygląda. No wiadomo, tutaj stanąłem, powiecie, pokaż, gdzie masz najgorszą. Najgorszą też wam chyba pokażę, jak uda mi się tam dojechać. Bo tam droga za bardzo żeby samochodem jechać jest nie bardzo. To też chcę wam pokazać taką jedną działkę. Byliście tam ze mną, gdy wykonywaliśmy zabieg. To jest ta działka, na której wam pokazywałem, że tam troszkę jęczmienia dorzuciłem. To jest ta działka po kukurydzy. I tam też będę chciał jechać, bo tam jest bardzo zróżnicowana ziemia. Od trójki do piątej B. I dlatego tamta pszenica, co wam pokazywałem, ona ładnie wyglądała, naprawdę ładnie wyglądała, a to dlatego, że ona tam jest na trzeciej klasie, ale już tam, gdzie jest piąta B, tam już to nie wygląda tak kolorowo. Teraz chcę się dobrać do tego kłosa, ale mnie to idzie bardzo, bardzo opornie. Może coś z tego teraz wyjdzie. Spróbuję go wyciągnąć, nie chcę go potargać. No i nie chcę tego potargać, żeby też wam coś pokazać. Ale to takie jest wszystko delikatne i... A choćby nawet, że wyciągnę wam go, to nic za bardzo nie da, bo to jest nie jest wykształcone, ale z chęcią sam jestem ciekaw, jak to tam
wygląda w środku, co tam siedzi. Coś chyba już urwałem, mam nadzieję, że nie. Możecie powiedzieć, napisać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy, czy ten rok będzie inny, czy też będzie się różnił od tych lat, które były wcześniej, że była tak duża różnica między naszym regionem, którego dotykały susze, akurat taki okres właśnie tak jak teraz jest maj, czerwiec, to u nas zawsze przychodziło sucho i to zboże, te rzepaki zawsze wychodziły, no słabo trzeba przyznać, bo wtedy, kiedy dla nas ta woda była potrzebna, to jej po prostu nie było. No i dobra. Wyostrzy. O, i tu macie kłosek, nie wiem, bo tak przez kamerę, bo ja patrzę przez kamerę na niego. Tak to wygląda. Nie są duże. Nie są one duże. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć pięterek, dziesiąte u góry zerwałem. Niech będzie, że 9, 10 średnio. To nie jest jakoś spektakularnie dużo, ale mówię, to nie jest pierwsza, druga klasa, żeby na tym można sobie było pozwolić na bicie nie wiadomo jakich rekordów. Fajna, ona tak jak mówiłem, ona nie jest, zobaczcie. Ona jest taka bardziej wiotka, o, ale nie jest taka, że ona się będzie chciała kłaść, ale tą regulację trzeba będzie teraz zrobić, żeby, tak wspomniałem na pierwszym kawałku, na którym byliśmy. Chcę to wyjść do góry, żeby wam pokazać, całą działkę zobrazować, gdzie jest mokro, może nie wiem, może już to będzie widać. No tutaj widzicie, tutaj jest to mokre. Tutaj jest całe jest takie mokre, to jest bardziej przebarwione. No i tam widzimy drugą działkę. Na tamtej działce to wygląda, na dole wygląda fajnie, lepiej. A tam gdzie jest góra, o tutaj, na kamera to chyba nie odda, bo to jest trochę za daleko. Ale tam u góry to już widać, stąd widzę prześwity, że już tam nie jest tak zielono, tylko już jest bardziej w brąz. Dobra, ja kończę, bo ten vlog wyjdzie naprawdę bardzo długi. To kończę i pokażę wam jeszcze kukurydzę i będę chciał jechać na tą działkę, nie wiem czy dojadę, ale będę chciał jechać właśnie na tą działkę, na której jest taka różnica. No i co, jest i kukurydza. Była część osób, która mówiła, że z tej kukurydzy za bardzo nic nie będzie, bo jest zasiana w za duże bryły. To prawda, ona była zasiana w bryły, bo jak wiecie, uprawiane było mandamem. Ale dlatego nie martwiłem się też o to, bo jak wiecie, było siane siewnikiem z redlicami talerzowymi, więc może nie było to tak świetnie, ale nie było tragedii, jak widać, no nie wiem, czy tutaj, o, tutaj powinno być widać te rządeczki, bo jest akurat fajnie światło, słońce to podświetla. W tą stronę jest gorzej, bo jest jasna ziemia. Tutaj dołkiem jest lepsza, bo tu też jest trójka. Tutaj takim dołkiem trochę jest trójki, a tam już widać, co jest jasne, no to już jest coraz gorzej. Czwarta i piąta tam u góry jest taka gliniura. No dla nas to jest glina, bo to jest taka glina, ale to jest, jak głębiej grzebniecie, to wyłazi piasek, tak? My na to mówimy tutaj u nas, że to jest glina, bo tak jak deszcz popadał, dzisiaj rano jeszcze trochę rosiło, a ja wam pokażę, że tutaj jest taka ziemia po opadzie tych 60 litrów, dlatego po opadzie tych 60 litrów, skończę jedną myśl, wyjdę tutaj i pokażę wam, że można zapinać czy to kultywator, czy pług, czy agregat i można tu przyjechać i uprawiać i tu wcale mokro nie będzie. Zaraz wam to pokażę, o co mi chodzi. Dlatego też mówię tak często o tym, że tej wody u nas brakuje, bo ta ziemia jest bardzo przepuszczalna i ona po prostu nie trzyma tej wilgoci i nie możemy sobie pozwolić, tak jak inni, w lepszych warunkach, żeby właśnie
Tak, tak to wyglądało, a nie inaczej. Zobaczcie, zobaczcie co tu jest. Co tu jest na tej ziemi. Zobaczcie. Zobaczcie, tu spadło 60 litrów wody. Patrzcie. Z tego się kurzy. Ja to biorę. Dziś rano jeszcze padał deszcz. Zobaczcie. To jest ziemia, na której robimy. Wiadomo, nie wszystko, ale 70-80% ziemi, którą ja obrabiam, jest właśnie takiej ziemi. No i co, ta kukurydza tu jest. Tutaj na tych miejscach, gdzie woziłem beczką, bo jeździłem tutaj z gnojówką, wyciągałem gnojówkę i woziłem, to zobaczcie, ona ma ciężko się przebić, ale dlatego jak woziłem, to patrzyłem, grzebałem, czy ona nie wychodzi. I zobaczcie, ta kukurydzka tu jest. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Ona tu jest, ona normalnie wychodzi, tylko że po prostu ma ciężej wyjść, ale ona tu normalnie jest. Tam widać jedna, druga, trzecia. Zachwaszczenie idzie, widać, że jednoliściennych to jest od zatrzęsienia, ale nikosulfuron już czeka, także z tym nie powinno być problemu. No i tak wyglądają uprawy. Możecie powiedzieć, jak to u was wygląda, czy macie pogodę, żeby robić zabiegi, bo tak jak mówię, nas wstrzymuje dobry tydzień czasu. Nas wstrzymuje ponad tydzień czasu, nas wstrzymuje pogoda. Rzepak jest niezrobiony, w zbożu też już wypadałoby to właśnie przejechać. No a jest jak jest, także działamy, robimy. Tutaj nie będziecie tego teraz widzieli, bo słońce zbyt za bardzo razi, ale tutaj właśnie, gdzie jest ta lepsza ziemia, spróbuję zasłonić kamerę. Nie będzie widać. Gdzie jest lepsza ziemia, to fajnie już widać tą kukurydzę i ona jest większa. No i jest, tak, widać dobrze, bo jest ziemia ciemniejsza, fajnie to wygląda. I w tych bryłach, jak widzicie, nie wiem czy to... No powinno być widać, zobaczcie. Ta kukurydza cały czas ta kukurydza jest. Dobra, ja kończę. Trzymajcie się, dajcie znać, jak to u was wygląda i widzimy się w następnym filmie.